To była sytuacja, jaką można oglądać w filmach. 21-letnia kobieta urodziła w domu dziecko. Sytuacja była o tyle trudna, że pani Sylwia była wtedy zupełnie sama. Mama i jej malutka córeczka są w legnickim szpitalu i czują się dobrze. Dopiero właśnie po porodzie nie zadzwoniłam na numer alarmowy. Bóle mnie łapały, nie wiedziałam, czy to jest to. Takie mniejsze, później już większe, już nie miałam jak za... No nie dałam rady zadzwonić, żeby otworzyć drzwi i ten po prostu tak stało, że wcześniej urodziłam i zadzwoniłam. Od momentu, kiedy dziewczynka przyszła na świat, 21-latce towarzyszyła pani Agnieszka Kukla, dyspozytor z pogotowia ratunkowego w Legnicy. Ja byłam szczęśliwa z tego powodu, a tym bardziej, że ona była sama. Ja musiałam jej pomóc w taki sposób, żeby ona była zaopiekowana. To było dla mnie najważniejsze. Pani Agnieszka rozłączyła się dopiero, kiedy w domu rodzącej pojawili się ratownicy. Wtedy odetchnęła z ulgą. Poza tym, że pani Sylwia była sama w domu, jej poród przebiegał pośladkowo, z przodującymi nóżkami, co mogło zagrażać życiu i zdrowiu matki. Pani Agnieszka krok po kroku doradzała świeżo upieczonej mamie, co ma robić. W pierwszym odruchu tak płakało bardzo fajnie, ale zaczęła za chwileczkę ten płacz tego maleństwa tej dziewczynki, bo to okazało się później, że dziewczynka był taki stękający. To już jest niepokojące w tym momencie u noworodków, tak? Dlatego poprosiłam, żeby masowała, żeby poobserwowała jej usta, jakie są, czy kolor się zmienia, czy ciałko, czy ona jest przykryta, czy ogrzewana. Poprosiłam, żeby przytuliła ją do siebie, bo to jest bardzo ważne w danym momencie. Podobne sytuacje jak ten poród z udziałem pogotowia ratunkowego zdarzają się niezwykle rzadko, ale zapadają w pamięci. Kierownik dyspozytorni medycznej w Legnicy przyznaje, że sam telefonicznie pomógł uratować kiedyś życie dziecka. Ten moment ulgi pamięta do tej pory. Kiedyś zadzwoniła matka z nieprzytomnym rocznym dzieckiem. Prawdopodobnie były to drgawki gorączkowe, no i też udzielając instrukcji usłyszałem w telefonie płacz dziecka, czyli już w tym momencie wiedziałem, że wszystko jest dobrze, zespół dojechał i to są takie bardzo pozytywne aspekty naszej pracy. To profesjonalizm i doświadczenie ratowników sprawiają, że są w stanie pomóc w najbardziej stresujących momentach.